Witam serdecznie. Pech chciał, że właśnie dzisiaj główne mainstreamowe portale internetowe zestawiły ze sobą trzy wiadomości. Pierwsza to oczywiście zamknięcie fabryki FCA w Bielsku-Białej. Druga, jakże podobna, to zamknięcie fabryki Scani w Słupsku. A trzecia, która niesamowicie kontrastuje z tymi dwiema poprzednimi, to optymistyczne prognozy gospodarcze ekspertów dla Narodowego Banku Polskiego. Jak podaje portal interia.pl, według przewidywań ekspertów w prognozie makroekonomicznej dla Narodowego Banku Polskiego w 2024 roku możemy spodziewać się średniorocznej inflacji na poziomie 5,5%, wzrostu PKB na poziomie 2,9% i to co najważniejsze dzisiaj, stabilnej stopy bezrobocia na poziomie 5,2%. Co więcej, wzrost gospodarczy będzie stopniowo przyspieszać. Bezrobocie utrzyma się na niskim poziomie, a wynagrodzenia wciąż będą rosnąć. Szanowni eksperci, może wsiedlibyście w te swoje luksusowe samochody, pojechali i powiedzieli to prosto w oczy właśnie tej zwalnianej załodze w Bielsku-Białej albo tej drugiej zwalnianej załodze w Słupsku. Problem w tym, że to co dzieje się z zakładami w Słupsku czy w Bielsku-Białej to nie jest efekt jakiejś restrukturyzacji, błędów w zarządzaniu czy jakiegoś przypadku losowego. Moim zdaniem to następstwo tej wielkiej, gigantycznej, bezmyślnej, elektryczno-ekologicznej rewolucji, która przetacza się przez Europę. Co ciekawe, zwalnia się nie tylko osoby zatrudnione w branży, że tak powiem, spalinowej, ale także ludzi, którzy są zatrudnieni już w tych działach elektrycznych. Na alarm bije Volkswagen, na alarm bije większość firm w Stanach Zjednoczonych, w których korporacje widzą już, że popyt na elektryki jest zdecydowanie niższy od tego zamierzonego, natomiast popyt na samochody spalinowe jest sztucznie hamowany przez przepisy pseudoekologiczne. A zresztą sam Stellantis, czyli właściciel FCA, tłumaczy swoją decyzję efektem zaostrzania polityki unijnej względem napędów spalinowych i planami zakazu sprzedaży aut spalinowych w 2035 roku. I w tym całym bałaganie naprawdę trudno jest zrozumieć, dlaczego tylko i wyłącznie polski rząd popierał uchylenie tego zakazu podczas głosowania w Parlamencie Europejskim, a za tym zakazem głosowały chociażby Niemcy. Ekonomiści unijni latając swoimi prywatnymi samolotami nie mogą pojąć, dlaczego nie rzucamy się na te samochody elektryczne za 200, 300 czy 400 tysięcy złotych, które z ledwością przejeżdżają 300 km bez ładowania. Kluczem do rozwiązania problemu jest według tych unijnych ekspertów dalsze dokręcanie ekologicznej śruby, godne podziwu tropienie śladu węglowego, no i oczywiście wprowadzenie zaporowych ceł, które zamkną Unię na wszelkie towary z Chin, które mogą oferować to samo co u nas, tyle że po dwukrotnie niższej cenie. O tym, że fabryka FCA w Bielsku chyli się ku upadkowi, wiadomo już było znacznie wcześniej. Wystarczy wejść sobie na forum GoWork i tam na forum poświęcone fabryce w Bielsku-Białej i poczytać sobie wpisy pracowników, którzy już w 2020 roku mówili o tym, że z zakładami dzieje się coś niedobrego. Niektórzy pocieszali się, że fabryka zostanie przejęta przez Polską Grupę Zbrojeniową, no ale było to wszystko jedynie w takiej sferze plotek. Ostatecznie rok temu z zakładów zwolniono około 300 osób, no a teraz bez pracy pozostaje pozostała reszta, czyli prawie 470-osobowa załoga. W przypadku Scani pracę straciło 700 osób. W niektórych mediach mogłem przeczytać, że ten potencjał ludzki, ja nie wiem skąd oni biorą te nazwy, że ten potencjał ludzki jest dodatkowym atutem dla ewentualnych inwestorów, bo cały teren jest już wystawiony na sprzedaż. W przypadku Scani akurat ludzie dość pozytywnie wypowiadali się na forach. Niektórzy wierzą, że dzięki tej firmie mimo wszystko znajdą pracę w innych oddziałach, ale jest jedna niepotwierdzona informacja, mianowicie niewykluczone, że na tych terenach fabryki w Scani ktoś wkrótce zacznie budować pojazdy elektryczne, ale na razie jest to tylko plotka, jest to tylko nadzieja dla tych ludzi, którzy pozostali bez pracy. I tym razem niezbyt optymistycznym akcentem żegnam się z Wami na dzisiaj. Pozdrawiam, cześć, do następnego.